Do zdarzenia doszło w nocy na terenie powiatu głogowskiego. Wewnątrz budynku stacji transformatorowej pracownik zakładu znalazł zwłoki młodego mężczyzny. Głogowscy policjanci zostali poinformowani o mężczyźnie, który został znaleziony wewnątrz rozdzielni transformatora. Mężczyzna był już martwy. Na miejscu potwierdzili to zdarzenie. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon mężczyzny. Policjanci wstępnie potwierdzili, że mężczyzna najprawdopodobniej włamał się do budynku stacji transformatorowej, aby ukraść elementy jej instalacji. Prawdopodobnie przecinając barierę zabezpieczenia, włamał się do środka, próbując wyciąć elementy aluminiowe, został urażony prądem i zginął na miejscu. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.